Gmina Biała Podlaska w dobie pandemii koronawirusa również nie zwalnia z inwestycjami. Sporo pieniędzy w budżecie, sporo pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, nowe projekty, które w tym momencie wchodzą do realizacji. Część spraw ruszyła. Może zacznijmy od tego, że ruszyła bardzo długo oczekiwana inwestycja związana po pierwsze z poprawą bezpieczeństwa, po drugie z poprawą estetyki, po trzecie z rozwojem gminy, a mowa o trakcie i drogowym, i pieszym przez Słowacinek Stary. Jak do tego doszło? Krótka historia, co w tym momencie przebiega i jak będą prace wyglądały dalej? No, tą inwestycję możemy realizować dzięki wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłym roku wniosek nasz został pozytywnie oceniony, no i z tego powodu otrzymujemy dofinansowanie na poziomie 60%. W tej chwili, co można zobaczyć fizycznie, trwają prace przy chodniku w Słowacinku. Wygrała to firma Kamidek, bo zadanie jest szersze, ale to co dzisiaj tam jakby na placu budowy najbardziej widoczne, to chodnik, i robi to firma z Konstantynowa. To jest około 3 km chodnika za kwotę ponad 1 700 000 zł. I no, mam nadzieję, termin realizacji jest przyszłoroczny, to jest końcówka czerwca. Tak zamykamy cały kontrakt, bo on składa się z kilku elementów. Chodnik jest jednym z nich. Drugi, taki finansowo znaczny, to jest asfalt, czyli droga, połączenie Styżyńca ze Słowacinkiem. Też bardzo długo oczekiwana inwestycja. Tam część robiliśmy swoimi środkami, swoimi siłami, ale no to udało się dofinansowanie, więc będziemy mieli spięte to nitką asfaltową. Bardzo istotna, ważna sprawa z punktu widzenia drogi krajowej, bo bardzo często jakikolwiek wypadek, to tamtędy są puszczane objazdy. Po to też i ten chodnik, dlatego że przy objazdach z kolei no, jest zagrożenie, bo duże samochody jeżdżą, więc chodnik w Słowacinku, tam gdzie jest to największe zaludnienie, największa zabudowa mieszkaniowa, tam będzie poprawa bezpieczeństwa istotna. No, te elementy dodatkowe, odwodnienia dróg, przebudowa drogi z odwodnieniem w Styżyńcu, to są już mniejsze zadania kwotowo, bo rzędu 200-100 tysięcy, ale na całość tej inwestycji to jest prawie 4 miliony złotych. I to jest bardzo istotna, ważna rzecz dla tych miejscowości. Ten chodnik rozpoczęliśmy od budowy fragmentu od ulicy Słowacińskiej w Białej Podlaskiej praktycznie do świetlicy w Słowacinku, po jednej i po drugiej stronie. Spodziewajmy się, że te prace po zakończeniu rozpoczną się na kolejnych etapach. Dokładnie tak. Mamy umowę z firmą i harmonogram prac. Tak to podzielone jest, żebyśmy zdążyli jeszcze z elementami odwodnień, bo w niektórych fragmentach potrzebne jest odwodnienie i nie będziemy oczywiście później najpierw kłaść chodnika, a później robić odwodnienia, więc tak się umówiliśmy z firmą, że w tych miejscach, w których mogą już działać, pracują, będziemy wykonywać w międzyczasie odwodnienia tam, gdzie jest to konieczne, i firma będzie przenosiła się na inne miejsca w Słowacinku.